Jeśli ktoś myślał i oczekiwał, że to nasze przedwigilijne spotkanie poświęcę najpopularniejszej o tej porze roku rybie, no to się zawiedzie. O karpiach mówimy chyba zbyt często. Dziś będzie więc inaczej. Mamy w okręgu nowego prezesa, którym został wybrany Grzegorz Rogalewicz i to jemu właśnie oddaję teraz głos. Panie prezesie, czego by pan życzył naszym wędkarzom, bo przecież jest nas w okręgu z pewnością niemało. Jest niemało, liczba się utrzymuje od 2-3 lat na poziomie ponad 15 tysięcy. Czego życzyć? No chyba jak każdemu wędkarzowi się marzy piękny, duży okaz ryby, żeby wody były czyste, żeby nad wodą było nam i naszym rodzinom przyjemnie. Z okazji zbliżających się świąt chciałbym złożyć życzenia wszystkiego dobrego wędkarkom, wędkarzom, ich rodzinom, organizacjom i urzędom, które z nami współpracują, bez których nasza praca nie miałaby takiego efektu. Także wszystkim życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, spotkania się nad wodą. Chciałbym też złożyć życzenia wszystkim pracownikom z zarządu okręgu, z biura, z ośrodka w Goleniowie. Święta będziemy mieć prawdopodobnie po wodzie, ale wędkarz żadnej pogody się nie boi. Także, że kto, żeby się nie przejadł, to się wybierze gdzieś na spacer lub na ryby nad jezioro. Jeszcze życzył wszystkim wędkarzom, oprócz oczywiście tego, co pan powiedział, zdrowia, szczęścia, pomyślności przede wszystkim, to połamcie kije. Mnie się to zdarzyło. Połamałem kija na bardzo dużym szczupaku. Oczywiście przez własną głupotę, bo docisnąłem hamulec. Myślałem, że ciągnę zarośla, a to był szczupak. Może mi umknęło z wrażenia to nasze powiedzenie, ale wszystkim życzę połamania kija na dużej rybie, dorodnej. Wszystkiego dobrego wszystkim życzę.